Witam Was na moim kanale z tej strony Krzysztof Wojczal. Zapraszam na mojego bloga krzyżowoj.pl. Zachęcam również do zapisywania się na newsletter, dzięki czemu będziecie otrzymywać informacje o nowych tekstach, o nowych nagraniach na YouTube, jak również informacje dotyczące powstawania mojej książki. Jeśli chodzi o temat dzisiejszego nagrania jest, to jest to, jakie można lekcje wyciągnąć z zaistniałej sytuacji, czyli gospodarczego lockdownu. Związanego oczywiście z pandemią koronawirusa, jakie można pozytywy dostrzec w całej tej sytuacji, ponieważ takie są, jak również jakie działania widziałbym, żeby musiał podjąć nasz rząd w celu ułatwienia wydźwignięcia się gospodarczego w sytuacji, gdy ten lockdown zostanie zniesiony. Na wstępie zaznaczę, że oczywiście, jeśli mowa o pozytywy, czy o pozytywach, czy o okazjach, szansach, to wszystko należy umieścić w cudzysłów, ponieważ sytuacja w tej chwili jest taka, że każdy dostrzega coraz więcej zagrożeń. Tutaj trzeba stwierdzić, że rzeczywiście można, można odczuwać strach, na pewno niepewność, ponieważ nie jesteśmy teraz jeszcze w stanie stwierdzić, jak to się wszystko skończy, jakie będą konsekwencje, nie tylko gospodarcze, ale i zdrowotne, społeczne całej tej sytuacji. I oczywiście, pewnie za kilka miesięcy znajdą się mądrzy, którzy będą mówić, że należało zrobić tak czy inaczej, trzeba było się kierować tymi działaniami, które były podejmowane w tym czy w innym państwie, natomiast na dzień dzisiejszy nie ma mądrych, ponieważ nie wiadomo tak naprawdę, jak działa do końca ten koronawirus, w związku z czym też trudno jest określić, Skuteczne metody działania, które powstrzymałyby rozprzestrzenianie się tej pandemii i które jednocześnie pozwoliłyby utrzymać gospodarkę w, tej w, w działaniu. I czy ta blokada, ten lockdown gospodarczy jest prawidłowy czy nie, no to też będziemy dopiero oceniać z perspektywy pewnie paru miesięcy, jak nie lat. Natomiast jakie lekcje już teraz możemy wyciągnąć z tej sytuacji? Ponieważ Dobry przedsiębiorca czy dobry polityk yy, zawsze złą kartę rzuconą przez los próbuje przekuć w dobrą monetę, którą w przyszłości yy, mógłby zakupić coś wartościowego, albo na przykład w naszym przypadku moglibyśmy za tą monetę zakupić bezpieczeństwo. I w tym kontekście my powinniśmy wszyscy właśnie w ten sposób również. Yy, Starać się myśleć, pomimo tej wszechpanującej paniki i tej nagonki medialnej. Ponieważ w każdej złej sytuacji pojawiają się pewne okazje, a może nawet nie okazje, tylko pewne możliwości, które nie były dostępne w, na przykład w czasie stabilności gospodarczej, czy stabilności bezpieczeństwa, czy, czy w, w czasie prosperity. I na tym chciałbym się skupić, na tym właśnie, że. Ten czas tego kryzysu, lockdownu, zamknięcia gospodarki, niepewności, a także pewnego rodzaju strachu w społeczeństwie pozwala przeprowadzić pewnego rodzaju reformy, czy podjąć pewnego rodzaju kroki, które byłyby być może politycznie niemożliwe do przeprowadzenia w czasie, w czasie prosperity, czy właśnie stabilności gospodarczej, natomiast które w tej chwili mogą być przeprowadzone, i odbyłoby się to na pewno z korzyścią dla polskiego społeczeństwa, gospodarki, czy nawet siły Polski w Układzie Międzynarodowym Sił. Także trochę być może nieco pozytywny odcinek w porównaniu do wszechogarniającej nas paniki i częstowanych nas informacji, z, jeśli chodzi o media wszelkiego rodzaju, bo tu nie tylko mainstreamowe. I mam nadzieję, że poruszę w tym nagraniu kilka kwestii wartych przemyślenia, Jestem też bardzo ciekawy Waszych komentarzy i ocen, jak również rozmyśleń na temat tych propozycji, które tutaj za kilka minut będę przedstawiał. Natomiast zacznijmy przede wszystkim od tego, jakie lekcje można wyciągnąć z panującej sytuacji. Oczywiście, pierwszą lekcja jest taka, że niekoniecznie tylko i wyłącznie czynniki gospodarcze. Mają wpływ na to, co się, dzieje, co się w ekonomii światowej czy gospodarce dzieje. Jak widzimy, te lockdowny są tak naprawdę spowodowane nawet nie tyle koronawirusem, co politycznymi decyzjami, które zostały oparte właśnie o, o to, by w, m, walczyć czy o to, by ra, radzić sobie jak, w jakiś sposób z pandemią. Czyli tutaj kwestie polityczne miały decydujący tak naprawdę wpływ na tą gospodarkę, ponieważ to nie sam wirus odciął. I zamknął nas w domach i odciął nas od możliwości swobodnej konsumpcji czy swobodnego prowadzenia działalności, tylko zrobiły to poszczególne rządy poszczególnych państw. Czy to jest działanie słuszne czy nie, to już pozostawiam do analizy, oczywiście post factum, ponieważ w tej chwili, tak jak mówię, nie ma mądrych. Ja sam nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie, czy nie. A z drugiej strony należy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy kto i w jakim zakresie miałby na tyle odwagi. I na tyle nie kierowałby się sumieniem, by nie zabezpieczyć jak najlepiej milionów ludzi w naszym kraju i by nie wprowadzać na przykład żadnych działań prewencyjnych, które zostały już wprowadzone. No to są wszystko bardzo trudne pytania. Nie chcę się tutaj na nich skupiać. W każdym razie lekcja jest taka, że polityka ma większe znaczenie niż sama gospodarka. Co oczywiście jest. Kwestią wiadomą dla wszystkich, którzy interesują się geopolityką, czytają również mojego bloga. Drugą kwestią jest kwestia taka czysto związana już z gospodarką, ponieważ to, co się, to, 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 to czego się nauczyliśmy, albo to, co do nas w tej chwili dociera, to jest to, że to nie zysk lub oszczędności są najważniejsze, jeśli chodzi o obrót gospodarczy, czy to prywatny, czy to biznesowy. To bezpieczeństwo jest najważniejsze, i od niego zależy tak naprawdę to, czy ten biznes w ogóle się toczy, czy lub to, czy my w ogóle jesteśmy na rynku postrzegani jako konsumenci i możemy, możemy zakupować czy, czy konsumować tutaj różne towary i usługi. W związku z tym, e, oczywiście, że to, co się w tej chwili dzieje, udowadnia nam, że. Bezpieczeństwo związane jest również z niezależnością od łańcucha dostaw i od importu od podmiotów zewnętrznych podstawowych, strategicznych produktów, towarów z zewnątrz. Także to jest niesamowicie istotne i to będę próbował jeszcze później y, omówić bardziej szczegółowo na konkretnych płaszczyznach. Następną rzeczą, y, oczywiście tutaj kwestia tych łańcuchów dostaw. One w czasie kryzysu czy w czasie lockdownu politycznego e, gospodarki, jak widać, są na wagę złota. I trzeba zadać sobie z tego sprawę, że na podstawie tych wydarzeń, które się już stały, zachowania się poszczególnych państw, to wyobraźmy sobie taką sytuację, gdyby pojawiła się nie klęska pandemii, a klęska na przykład głodu na świecie. Czy wówczas Niemcy nie zdecydowaliby się. Na zablokowanie wywożenia na przykład żywności z terytorium Niemiec na zewnątrz. I teraz odpowiedzmy sobie na pytanie: co by się stało w te, wówczas, gdyby w Polsce, Polska na szczęście jest największym producentem żywności w Europie, natomiast eksporterem. Natomiast co by się stało, gdybyśmy tej żywności sami nie produkowali w takiej ilości, która by byłaby w stanie zaspokoić nasze własne potrzeby? I gdybyśmy potrzebowali importować żywność z zewnątrz, w sytuacji klęski głodu, gdzie każdy dba o własne interesy, o własne interesy własnego narodu czy własnego społeczeństwa, gdzie zamykane są granice, gdzie łamane są łańcuchy dostaw, gdzie wspólny rynek staje się tylko mrzonką, i co wówczas czekałoby Polaków? To oczywiście pytanie retoryczne, ponieważ akurat. Mm, to nam grozi w małym stopniu, na tą chwilę przynajmniej. Natomiast staram się pokazać to, jak bardzo istotne jest to, że pewnego rodzaju niezbędne i podstawowe produkty są wytwarzane na terytorium własnego kraju, czy nawet lokalnie, gdzieś blisko naszych miast. To, co sobie możemy uświadomić, to jest to, że. Rolnik z pobliskiej plantacji może, być, może stać się wkrótce naszym najlepszym przyjacielem, o ile ten rolnik oczywiście będzie i go znajdziemy, ponieważ już tutaj, rolnik to jest taki oczywiście taka przenośnia, bo mowa tutaj też o wytwórcach lokalnych dóbr, choćby nawet ten papier toaletowy, którego teraz brakuje. I wyobraźmy sobie, że nikt w Polsce go nie produkuje, a wszędzie jest on potrzebny, tak, na świecie, więc ten import byłby znacznie utrudniony. I w, w tym momencie żyjemy bez papieru toaletowego. Taka prozaiczna rzecz, prawda, a jaka jednak istotna. W związku z tym uświadamiamy sobie, że jednak ta produkcja tutaj w kraju lokalna, najlepiej jeszcze przez polskiego przedsiębiorcę, o tym napisałem odrębny artykuł, Dlaczego właśnie warto kupować polskie produkty od polskich producentów, produkowane na polskim terytorium, no to kwestia też technologii, o czym może za chwilę powiem. W każdym razie uświadamiamy sobie właśnie to, że to jest bardzo ważne i że nie tyle zysk jest najważniejszy, czy oszczędność, czy na przykład zakup to do wysoko, wysokiej jakości towaru w lepszej cenie z gdzieś z drugiego końca świata. Nie jest już w tej chwili tak, nie powinna być w tej chwili kalkulowana jako jedyna wartość, a dodatkowo powinniśmy jeszcze patrzeć na to, że um, ważne, jest, ważne jest bezpieczeństwo dostaw, czyli ważne jest to, żeby jednak dać zarobić lokalnym producentom, którzy w, ra, w razie lockdownu, w razie kryzysu, w razie zamknięcia granic, w razie problemów z importem, by oni mogli zaspokoić nasze potrzeby, ale żeby oni mogli przetrwać na tym, w tym kryzysie, żeby mogli zaspokoić nasze potrzeby w trudnym czasie, no to oni muszą się rozwinąć w czasie, w czasie prosperity i w czasie stabilności gospodarczej. W związku z tym wraca temat do nas, o którym już zapomnieliśmy, o takim patriotyzmie konsumenckim, który jest jednak, ja mówię to jako wolnościowiec i zwolennik wspólnego, wolnego rynku, ale mimo wszystko powinniśmy kierować się w codziennych zakupach, w codziennej konsumpcji jednak tym... Kalkulować jednak to bezpieczeństwo dostaw i mm, wspierać również własnych producentów, jeśli tacy są na danej, w danej branży. E, na przykład u nas, oczywiście w taki, taką branżą bardzo silną jest y, 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 produkty spożywcze, na przykład, ale też, też jakieś inne, codziennego użytku. E, co jeszcze mogliśmy wyciągnąć, y, jakie wnioski mogliśmy wyciągnąć właśnie z tej sytuacji, jaka jest, to jest to? Że gdy następuje lockdown albo reset gospodarki, wówczas nie liczy się to, co trzymasz w kieszeniach, ile pieniędzy, tylko na, tak naprawdę liczy się to, jakie posiadasz aktywa. W przypadku państwa są to oczywiście infrastruktura, która w, wysoko rozwinięta może. Bardzo wydatny sposób pomóc następnie tej te gospodarcze poddźwignięcie się, ponieważ y, bardzo łatwo będzie, na przykład, można wyprodukować coś w łodzi i sprzedać coś w nie bo jest autostrada, bo są dobre koleje, bo będzie można szybko przetransportować towar. Na przykład y, bardzo istotne jest to, żeby technologie, innowacyjność, know-how, żeby to wszystko było w kraju, ponieważ na tej podstawie będzie można budować, rozwijać dalej produkcję, przemysł. Y, Istotne jest oczywiście możliwości produkcyjne, czyli zakłady produkcyjne, w, lokalne w kraju, ponieważ jak tutaj, jak importujemy coś z zewnątrz i nie mamy fabryk gdzieś blisko siebie, no to przy zamknięciu granic, no niestety nie kupimy tego produktu, który zostanie wyprodukowany na zewnątrz. I oczywiście bardzo istotna jest armia, która obroni tego rodzaju aktywa przed zewnętrzną agresją. I co jest niezwykle istotne? Nie liczy się wówczas, w czasie lockdownu, kryzysu, resetu gospodarczego, nie liczy się zupełnie potencjał. Mówię o czymś takim, że na przykład Chiny mają potencjał, by zbudować najsilniejszą flotę na świecie do 2035 roku. Takie się pojawiają głosy, prawda? I co z tego, że oni mają taki potencjał, jak dzisiaj, jeśli gospodarka się sypnie zupełnie, również chińska, to oni nie zbudują ani jednego lotniskowca, a dysponują w tej chwili jednym pływającym kasynem, i drugim zbudowanym na podstawie tego kasyna y, pseudolotniskowce, znaczy no lotniskowcem, ale to nie są jednostki, które są w stanie nawiązać walkę na pełnym morzu z y, jednostkami US Navy, z superlotniskowcami klasy, klasy Ford czy Nimitz. Także liczy się w czasie kryzysu to, czym dysponujesz, czyli jak sami teraz widzimy, tak, jeśli posiadasz domek, własny dom z ogródkiem, gdzie masz y, gdzie możesz sadzić marchewki i już się zresztą posadziłeś. Kiedy masz trochę zapasów, kiedy masz w tej chwili przy sobie nawet broń, która ci gwarantuje bezpieczeństwo w, w twoim domu, czujesz się dużo lepiej, dużo bardziej komfortowo, masz zabezpieczoną swoją przyszłość, niż gdy na przykład do tej pory miałeś dużo pieniędzy, ale nie miałeś swojego lokum, mieszkałeś w jakichś super hotelach, które w tej chwili mogą zostać odgórnie przecież hmm, przeznaczone na przykład jak, jako szpitale, więc jeśli rzeczywiście jest reset gospodarczy, to w takiej sytuacji możesz nie mieć gdzie mieszkać, mimo że byłeś wcześniej bogaty, tak? Twoja ochrona, którą opłacałeś, może się rozejść i nie będziesz miał do ochrony nic, jeśli sam sobie nie zabezpieczysz wcześniej jakiejś broni, czy um, nie, nie obudujesz swe ogrodzenia wokół domu, tak? Generalnie przekaz jest prosty. Aktywa, które posiadamy dzisiaj, dzisiaj stanowią naszą siłę potencjał, który posiadam na przyszłość nie jest istotny w sytuacji kryzysowej. Po prostu to jest naprawdę bardzo ważna lekcja w kontekście której powinniśmy zacząć myśleć jako społeczeństwo inaczej i jako państwo powinniśmy działać inaczej już w tej chwili. Teraz jakie widzę pozytywy tego gospodarczego lockdownu spowodowanego, spowodowanego przepraszam tą pandemią. Co nam pokazał ten lockdown? Że z dnia na dzień występuje sytuacja, w której można pozbawić nas pracy, można pozbawić nas działalności gospodarczej, w której po prostu e jesteśmy bezsilni. Czy to jako konsument, czy to jako przedsiębiorca. I w mojej ocenie największym pozytywem tej sytuacji jest zmiana świadomości, jeśli chodzi o ustanawianie priorytetów w konsumpcji i w prowadzeniu biznesu. Zauważmy taką rzecz, że to, co mówiłem przed chwilą, konsumenci, wydaje mi się, że będą w tej chwili rozumieli to, że jeśli nie pomogą własnym wytwórcom lokalnym, jeśli nie, nie sprawimy, że pieniądze nie będą zarabiane przez nas pieniądze i wydawane przez nas pieniądze nie będą krążyć lokalnie na rynku, to w czasie kryzysu nie może być tak, że nie będziemy mieli dostępu do pewnego rodzaju dóbr, ponieważ nie będzie lokalnych przedsiębiorców. No, ponieważ nie daliśmy im zarobić, więc nie rozwinęli biznesu, więc tych biznesów nie ma, więc nie mamy dostępu na przykład do papieru toaletowego w czasie kryzysu. Więc jako konsumenci wydaje mi się, że po czymś takim na pewno zacznie się to nam w głowach po prostu zmieniać wszystko. I pozwoli to wytworzyć, da to przestrzeń jako do wzrostu, do pojawiania się nowych producentów, nowych wytwórców, którzy będą chcieli tutaj ten rynek lokalny przejąć choćby w jakiejś części, będzie im się to opłacać. I to jest niezwykle niezwykle istotne i ważne, ponieważ. Dzisiejsza sytuacja pokazuje nam, że to nie zysk czy oszczędność na zakupie danego produktu jest najważniejsza, a to, że ten produkt jest w ogóle dostępny, czyli bezpieczeństwo, bezpieczeństwo w dostawach. I to bezpieczeństwo zależy od tego, tak naprawdę, gdzie my pieniądze wydajemy, dla, na czy, jakie produkty, czyje produkty wydajemy pieniądze. No nie mówię tutaj o tym, żeby. Kupować polski samochód zamiast niemieckiego, bo polskiego samochodu nie ma, nie ma. Yy, i trzeba niestety coś importować. Ale ja mówię o takich nawet pod, przede wszystkim o podstawowych produktach, jak żywność, jak produkty codziennego użytku, yy, jakieś narzędzia, wszelkie rzeczy, które są dostępne i są wytwarzane przez polski rynek, przez polskich producentów. warto jednak, Warto jednak, właśnie sprawdzać na tą metkę i na znaczek Made in Poland, po prostu. I mówię to jako wolnościowiec, o o człowiek, który wspiera, który, chciał, który jest yy, yy, zapatrzony niejako w wolny rynek. Po prostu świadoma, świadomy patriotyzm gospodarczy jednak jest w cenie i on się liczy ze względu na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Z perspektywy Przedsiębiorcy czy z perspektywy biznesu również zachodzi po, podobny pozytyw, ponieważ przedsiębiorcy od tej chwili już teraz zaczną kalkulować w rachunku zysków i strat e, ryzyko związane z pojawieniem się ewentualnie głębokiego kryzysu, czy przerwania łańcuchów dostaw, czy politycznego lockdownu, e, i trzeba będzie to po prostu kalkulować w swoim biznesie. E, i nawet to będzie korzystne, ponieważ jeśli dany przedsiębiorca wie, że taka sytuacja jest prawdopodobna, możliwa do zaistnienia, to wówczas przedsiębiorca również będzie, będzie sobie zdawał sprawę z tego, że w czasie kryzysu, czy lockdownu, czy zamknięcia granic, przerwania łańcuchów dostaw, na wewnętrznym rynku wygra i zarobi najwięcej ten, kto będzie dysponował właśnie produktami lokalnymi i będzie je dystrybuował dalej. Więc w związku z tym przegra każdy z biznesem, kto w 100% uzależni się od zewnętrznych dostaw, czy to podzespołów, czy całych produktów, czy usług. Po prostu w tej, od tej chwili przedsiębiorcy będą kalkulowali, a to się stanie naturalnie i automatycznie ponieważ jeśli coś się zaczyna stawać prawdopodobne, no to trzeba to jednak brać pod uwagę i biznesowo będzie to opłacalne, żeby nawet czasami drożej zakupić czy wyprodukować coś tutaj na rynku lokalnym. Nawet w części naszej działalności, prawda, na przykład w 10%, tylko po to, żeby mieć gwarancję, że jeśli wyjdzie jakiś kryzys, to oczywiście 90% naszej działalności szlak trafi, natomiast te 10% działalności pozwoli nam się rozwinąć i być może zawalczymy o wewnętrzny rynek i zyskamy jeszcze więcej niż gdybyśmy gdybyśmy niż, 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 niż to, co żeśmy zarabiali do tej pory. Także w tej chwili korzystanie z lokalnych dóbr, z lokalnego rynku może być traktowane jako atut i jako inwestycja dla przedsiębiorców rodzimych, co jest niezwykle istotne, ponieważ jeśli produkcja znajduje się na terenie kraju, to co jest ważne, a co pisałem w innym artykule, nie dotyczącym akurat tego tematu, o którym mówię, zalinkuję ten temat, ten artykuł poniżej, ponieważ jeśli na terenie kraju znajduje się produkcja, to producenci, wytwórcy, którzy opracowują różnego rodzaju technologie związane z produktem, czy dokonują pewnych innowacji w zakresie jego tworzenia, wytwarzania, zwiększania ilości produkcji, to całe te swoje know-how, tą innowacyjność przeważnie utrzymują na terenie kraju, z którego pochodzą. To znaczy tam, gdzie jest produkcja, tam skąd pochodzi dany wytwórca czy producent, tam znajdują się placówki badawcze lub tam znajdują się dokumenty, które zawierają dane, dane technologie. Dane technologiczne, czy dane związane z know-how. Więc jeśli będziemy mieli produkcję na swoim terytorium, to wówczas również na polskim terytorium będą technologie i będą się one rozwijały. Z czym mamy oczywiście teraz ogromny problem yy, i ta innowacyjność Polski jako państwa, jako gospodarki jest bardzo mała, ponieważ na, naszym, na terenie naszego kraju mamy oczywiście montownie z zewnątrz. W związku z czym my produkujemy Mercedesa. Ale tylko dlatego, że robi to zewnętrzny producent stawiający fabrykę na terenie naszego kraju. I gdyby on zabrał całą, te, całą dokumentację technologiczną, gdyby jej nie udostępniał do tej fabryki, no to wówczas, oczywiście, gdyby wyszedł z tej fabryki, powiedzmy, byśmy ją przejęli, no to byśmy nie wyprodukowali tego Mercedesa, bo nie mielibyśmy tej dokumentacji, bo ona znajduje się na terenie Niemiec. To jest właśnie ta innowacyjność, ta, 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 ta technologia, związana właśnie z miejscem produkcji. Z miejscem pochodzenia producenta, czy ten producent jest krajowy, czy zagraniczny. Czyli to zależy też od podmiotu i jego pochodzenia. Także to jest niezwykle, niezwykle istotne, wszystko. I w mojej ocenie, ten lockdown gospodarczy, z którym mamy dzisiaj do czynienia, jest jak strzał ostrzegawczy, który przygotuje nas do przyszłej wojny. Oczywiście nie mówię tutaj o wojnie kinetycznej, militarnej. To jest taka dosyć duża przenośnia. Ja mam na myśli na przykład wojnę technologiczną, gospodarczą, walkę na, na płaszczyźnie finansowo-walutowej czy informacyjnej, choćby, czy dezinformacyjnej. Ta wojna się po prostu już toczy od jakiegoś czasu, ona będzie narastać i czasy będą coraz trudniejsze i geopolitycznie, i politycznie, gospodarczo, ekonomicznie, finansowo, społecznie czy pod względem demografii. Na wielu, wielu płaszczyznach może być gorzej i prawdopodobnie będzie gorzej. Ponad, od ponad dwóch lat opisuje. dokonuję analiz i pisze teksty na podstawie y, tych informacji, której uda mi się pozyskać. Y, I cały obraz, jeśli ktoś śledzi mojego bloga czy, czy słucha, moich, y, słucha moich podcastów, cały obraz przyszłości rysował się w mało pozytywnych kolorach. Jeszcze przed wystąpieniem tej pandemii, to znaczy wszystkie negatywne tendencje y, zmierzające do tak zwanego ogólnie rzecz biorąc trudnego czasu, który nas czeka, one się już rozpoczęły wcześniej. Pandemia koronawirusa, w mojej ocenie, nie zmienia praktycznie nic we wcześniejszych prognozach, nie tylko moich, ale również specjalistów czy ekspertów z konkretnych dziedzin. Jedynie co, y, jedyne co może zmienić to to, że pewne, procesy, pewne negatywne procesy, negatywnie postrzegane przez nas procesy po prostu przyspieszą. I być może spowodują jeszcze, jeszcze większy, jeszcze większy, szybszy, szybszą destabilizację całego systemu. Także zagrożenia są wciąż przed nami, trudne czasy przed nami. Teraz ja wierzę, że ta pandemia czy ten stan, stan pandemii, epidemii w Polsce i na świecie, że jakoś sobie z tym poradzimy. Wydaje mi się, że, mam taką nadzieję, że lato, jesień i oczywiście nic nie będzie już takie same. Natomiast, tak jak już mówiłem, zmieniła się nasza świadomość, nasze postrzeganie biznesu, czy, czy nawet konsumpcji codziennej. Natomiast no, wrócimy do jako takiej normy, mam nadzieję, i wrócimy na drogę, powiedzmy, jakiegoś rozwoju gospodarczego, ta gospodarka stanie na nogi znowu, wszystko zacznie się toczyć swoim torem, jakimś, może w mniejszej skali, na początku to wszystko się będzie rozpędzać, natomiast do jako takiej normy, standardu wrócimy. I w mojej ocenie, ten strzał ostrzegawczy pozwoli nam dzięki temu, tej zmianie postrzegania świata i mechanizmów, i tego, że zysk nie jest najważniejszy, to wszystko pozwoli nam na przygotowanie się na te trudne czasy, które nadejdą, pomimo tego, czy jest teraz pandemia, czy jej nie ma. Więc w tym kontekście myślę, że to może nas trochę nieco obudzić, czy pobudzić, ponieważ w czasie prosperity, stabilności gospodarczej. Ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, jak ważną walutą jest bezpieczeństwo i poczucie tego bezpieczeństwa. I poczuliśmy to dopiero wtedy, gdy to bezpieczeństwo nam zabrano. Yy, I wydaje mi się, że to jest taka pobudka, która pozwoli nam przygotować się na dużo trudniejsze czasy, ponieważ no, to akurat taki, taki mało pozytywny aspekt tego nagrania. No, spodziewam się, że, że yy, będziemy mieli dużo więcej wyzwań niż tylko. Tylko w cudzysłowie, ta pandemia i ten gospodarczy lockdown, który mamy teraz. I teraz patrząc na to wszystko, jakie można podjąć działania, żeby wydźwignąć się z tej wymuszonej niejako zapaści w jak najszybszy sposób i żeby wykorzystać szansę, ponieważ to pierwsze się podniesie. Mówię tutaj o całym świecie, z, z, z tego kryzysu ten będzie mógł najwięcej zyskać i będzie mógł stać się silniejszym. Ja nie mówię silniejszym w kontekście wartości bezwzględnych między powiedzmy jesienią 2020 a powiedzmy jesienią 2019, ponieważ wiadomo, że na tym kryzysie wszyscy stracą. Natomiast z drugiej strony jednak siła państwa, siła gospodarki zawsze mierzona jest w relacji do i w relacji do podmiotów zewnętrznych rzeczywiście możemy wzmocnić swoją pozycję, jeśli uda nam się podnieść tą gospodarkę i jeśli nasi przedsiębiorcy, nasi, nasz sektor prywatny, a nawet państwowy wydrze jako nowe terytoria na cudzych rynkach, a nawet na naszym polskim rynku. I pozyska, zwiększy swoje udziały, zwiększy swoje, swoje zyski, czy zwiększy m, swoją wagę, czy ważność, e, czy możliwości nawet e, na, w światowej gospodarce, co też przełoży się później na politykę międzynarodową, w, w której też mamy wiele do zrobienia, etc., etc. Więc są pewne działania, które nam mogą ułatwić e, zwiększenie swojej siły i wyjść, szybsze wyjście z, tego, z tej zapaści. Mam kilka propozycji. Jestem oczywiście bardzo ciekawy później waszych komentarzy. Być może niektóre pomysły są nierealne albo, albo po prostu coś źle rozumuję, i, i może ktoś mnie po prostu oświeci w komentarzu i się czegoś dowiem. To zapraszam oczywiście do komentowania pod spodem. Natomiast jeśli chodzi o te moje propozycje i to, że będę miał duże pretensje, jeśli rząd tego nie zrobi. I dokona grzechu zaniechania. Ponieważ ja rozumiem, że mamy szczególną sytuację, która wymaga szczególnych uwagi i działań nakierowanych głównie na walkę z pandemią i na zastanawianie się nad tym, jak tą gospodarkę utrzymać przy życiu lub jak sprawić, by odniosła jak najmniej strat. Natomiast nie możemy nie podjąć działań, które pozwolą nam na przyszłe, lepsze funkcjonowanie. Nie ma lepszego w tych. Nie ma. Nie będzie. Być może nie będzie lepszego czasu na przeprowadzenie pewnych zmian, które nie byłyby możliwe w czasie prosperity, w czasie gospodarczej stabilności, lub które by nie były zrozumiane przez społeczeństwo w czasach, w czasach korzystnych. Przepraszam na chwilę. I teraz reasumując, moje propozycje są takie, że polski rząd, władze muszą dokonać. To jest pierwszy, niezbędny i najważniejszy krok deregulacji zawodowej, deregulacji związanej z branżami gospodarczymi różnymi, czyli zniesienie licencji, zniesienie różnego rodzaju zezwoleń i powrót do ducha ustawy Wilczka. Z tego względu, że po gospodarczym lockdownie w tej chwili już można się spodziewać masowych zwolnień. I maso masowych zam zamknięć yy, przedsiębiorstw, lub też yy, w konsekwencji pow powrotu do, no do normalnej działalności gospodarki, należy spodziewać się masowego przebranżawiania i pracowników, i przedsiębiorców. W związku z tym nie możemy sobie pozwolić na to, by czekać po kilku miesiącach lockdownu kolejne 3-4-5 miesięcy, aż osoby, które chcą się przebranżowić, Osiągną jakieś kursy, czy zrobią szkolenia, czy zdadzą jakieś kwalifikacyjne egzaminy, czy wyrobią jakieś licencje, czy zezwolenia. To po prostu będzie katastrofa, jeśli nie zniesiemy, nie zderegulujemy zawodów i branż gospodarczych i nie powrócimy do ducha ustawy Wilczka, ponieważ my podobną sytuację mieliśmy w latach 90. My przez to przechodziliśmy, postawiliśmy jako społeczeństwo cały sektor prywatny, jeśli chodzi o gospodarkę, od zera. I zrobiliśmy to pomimo działań rządzących. Po prostu wystarczyło nam dać wolną rękę jako społeczeństwu i sobie poradziliśmy z tym wszystkim. I teraz należy czerpać z tych doświadczeń przecież. W Europie nie wie, niewiele państw ma takie doświadczenia. Europa Zachodnia nie ma w ogóle z tym związanych doświadczeń. To my wiemy, jak to należało zrobić: jak należało w bardzo krótkim odstępie czasowym bardzo y, szybko postawić gospodarkę na, na nogi od zera. Więc zaczerpnijmy ze swoich doświadczeń niedawnych, przecież to było 20, ponad 20 lat temu. Jeszcze czy mnóstwo pokoleń, które to pamiętają po prostu. Zróbmy to samo. Jak wtedy wyglądał system podatkowy, jak wtedy wyglądały, wyglądały podatki, jak wtedy wyglądały procedury związane z yy, rejestracją działalności? Ja wiem, że to były czasy takiej dzikiej trochę yy, samowolki, ale właśnie czegoś takiego nam będzie potrzeba po lockdownie. Właśnie z tym yy, będziemy bez. Bez ograniczeń narzucanych przez państwo, które rosły przez 20 lat, w tej chwili bardzo trudno jest prowadzić biznes w Polsce. Jest tyle regulacji, tyle ustawy są podatkowe, tak ogromne, że specjaliści, doradcy podatkowi. Nie tyle specjalizują się w prawie podatkowym, co w konkretnych dziedzinach, w prawie w podatku od towarów i usług, czy w podatkach dochodowych, czy w akcyzach. To specjaliści się muszą jeszcze specjalizować wężej, ponieważ prawo jest tak skomplikowane, że jest za szerokie, żeby pojąć je w całości. Więc jak w tym wszystkim mają się po, po przemieszczać przedsiębiorcy? To jest w tej chwili niezwykle trudne. I powinniśmy, powinniśmy to wszystko zderegulować, uprościć, ułatwić i powrócić do korzeni i do schematów, które pomogły na w latach 90. zbudować wszystko od zera. To jest niezwykle istotna sprawa, ta deregulacja właśnie zawodów i branż gospodarczych. Rząd powinien w tej chwili właśnie już myśleć nad tą ustawą i wprowadzić ją jeszcze w czasie lockdownu, bo później będzie za późno. Następnie, jest, to jest niezwykle dobra okazja do tego, by pozbyć się najbardziej szkodliwych podatków systemu, podatku, systemu podatkowego, takich jak podatki dochodowe, i jednocześnie ujednolicić stawki VAT. Ustawa VAT i jej nowelizacje, i ustawy, które mają łatać dziury w vat są tak rozległe, tak skomplikowane, i po prostu no, nie dadzą się, nie, nie dają się przeczytać y, normalnie y, jak książkę, tylko po prostu każdy artykuł jest tak skomplikowany, że trzeba na tym trzy godziny siedzieć, żeby go zrozumieć. Czasami tak jest po prostu. Mówię to z doświadczenia. I to wszystko wynika z tego, że dziurawy system łatamy kolejnymi setkami, setkami stron ustaw. Ja rozumiem, że trzeba było to zrobić, żeby to, żeby to, wszystko płatać, ale w tej chwili jest doskonała okazja do tego, by cały ten system po prostu zmienić i zreformować, ujednolicić stawkę VAT, bo przecież to na różnicach w stawkach VAT -y wynikają później te jakieś oszustwa czy luki. Ja rozumiem, że tę stawkę 0% VAT-ową, no to narzuca nam Unię. no to trzeba to zostawić i regulacje związane właśnie z zamykaniem niejako furtek tutaj, do oszustw, no, no, to, to trzeba utrzymać. Natomiast ujednolicenie stawki VAT moim zdaniem jest niezwykle w tej chwili ważne, możliwe do przeprowadzenia i da nam dużo korzyści. Ułatw uproszczenie również tej całej ustawy o podatku od towarów i usług. Likwidacja podatków dochodowych można zastąpić to innymi podatkami, na przykład ryczałtowymi, po to, by na przykład oczywiście spółki, które zagraniczne, które u nas w Polsce zarabiają, powiedzmy, i wyprowadzają ten zysk, żeby jednak ten zysk zostawiały, część z tego zysku zostawiały w postaci podatków w Polsce i oczywiście to nie może dotyczyć tylko spółek zagranicznych, ponieważ od razu Unia się przypnie, że jest nierówność na rynku, więc trzeba wprowadzić jakiś inny podatek, który który tutaj powiedzmy da nam możliwość niejako skompensowania tego cytu u na przykład, natomiast sam, to może być jakiś innego rodzaju podatek, natomiast sama, sama, sam zamysł podatku dochodowego, czyli podatku w zasadzie od tego, że ktoś jest bardziej przedsiębiorczy i bardziej pracowity, to to jest podatek, który tak naprawdę obciąża gospodarkę, obciąża, zniechęca do przedsiębiorczości i pracy. Mówię, każdy, prac to mówię teraz o pracowników, bo nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę. No przecież każdy pracownik płaci ZUS, każdy pracownik płaci podatek dochodowy, tylko wy o tym nie wiecie, bo pracodawca potrąca to z waszego wynagrodzenia, zanim wypłaci wam kwotę netto. Więc tak naprawdę, gdyby zlikwidować podatki dochodowe, moglibyście zarabiać coraz więcej, bez szkody, bez takiej szkody w postaci właśnie podatku, który was coraz bardziej będzie obciążał, im więcej zarabiacie, tym więcej płacicie. To jest bez sensu tak naprawdę, bo cały system podatkowy powinien właśnie promować ludzi zaradnych, promować ludzi pracowitych. Ktoś im więcej zarabia, tym powinien więcej widzieć, że to przynosi dla niego efekty. I podatki powinny być uzależnione od czegoś innego, nie od dochodu. W związku z tym to można po prostu zreformować cały ten system, Znieść te podatki szkodliwe, być może zastąpić je po prostu podwyższeniem tej jednolitej stawki VAT, a być może wprowadzić jakieś ryczałtowe podatki, które nie byłyby tak uciążliwe, nie byłyby proporcjonalne do zarobków, tylko zależałyby od czegoś innego. To jest temat, ja też o tym pisałem w innym artykule, nie chcę tego tutaj w szczegółach rozwodzić. To jest po prostu rzecz, którą trzeba w tej chwili przemyśleć, zrobić i przeprowadzić, jeszcze zanim trwa lockdown. Czemu? Ponieważ ja rozumiem, że wszelkie rewolucje w systemie podatkowym wiążą się z ryzykiem, i w sytuacji stabilnej gospodarki, przewidywalnej gospodarki, jeśli rząd zacznie za mocno kombinować, to może się obawiać, że takie i takie zmiany przyniosą jakieś ryzyko, być może coś źle policzymy, być może to nie będzie tak, jak policzyliśmy. I w związku z tym, nagle z miesiąca na miesiąc, z cała, jakby całe założenia budżetowe dla państwa mogą na przykład ulec drastycznym zmianom na niekorzyść budżetu państwa czy na niekorzyść gospodarki. Ale w tej chwili gospodarka stoi. Mamy, mamy zupełnie unikalną sytuację, gdzie nawet w tradycyjnych kryzysach, spowodowanych konkretnie jakimiś problemami gospodarczymi, to gospodarka nie staje, tylko na przykład spowalnia. Em, Pewne branże stają, ale inne pracują. Ludzie, ludzie wciąż konsumują. To wszystko się dzieje, wszystko się toczy, tylko w mniejszym zakresie. Natomiast w tej chwili mamy totalny zastój, totalny lockdown. Za wyjątkiem kilku branż, wszystkie inne stoją. Budżet państwa nie będzie teraz w tej chwili zarabiał na podatku dochodowym, bo nikt tego dochodu praktycznie nie wypracowuje w tej chwili, więc nie będzie podatku dochodowego, więc budżet państwa nie będzie e, otrzymywał do podatku dochodowego. Ewentualnie w jakimś ułamku. VAT to samo. Konsumpcja jest bardzo ograniczona tylko do y, y, praktycznie żywności i y, produktów codziennego użytku. W związku z czym wpływy do budżetu państwa z, podatku, z tytułu podatku VAT drastycznie zmaleją. W związku z tym będziemy musieli tą dziurę budżetową jakoś załatać. W tej chwili rząd właśnie wprowadził. Skupywanie polskich obligacji z rynku wtórnego za pomocą NBP. Oprócz tego jest kilka innych mechanizmów finansowych, dzięki czemu powiedzmy, jakoś to się wszystko będzie bujać dalej, jakoś to przetrwamy, również w skali właśnie państwa, państwowej. Natomiast jeśli i przepraszam, i teraz, przez to, że wszystko stoi, to w momencie, gdy Wskrzesimy gospodarkę, to nie jesteśmy w stanie w tej chwili przewidzieć, od jakiego momentu, od jakiego pułapu porównywalnego do tego sprzed lockdownu, do jakiego ta gospodarka, od jakiego pułapu ta gospodarka zacznie znowu startować. W związku z tym, nawet po wznowieniu, po zniesieniu lockdownu gospodarczego i po wznowieniu normalnego, normalnego działania gospodarki, i tak przez kilka miesięcy będzie trzeba za kredyt lub za dodruk, po prostu funkcjonować dalej. W związku z tym, jeśli teraz dokonamy radykalnej zmiany systemu podatkowego, uprościmy to wszystko, zmienimy podatki na bardziej korzystne, na takie prorozwojowe, pro rozwojowe w sensie gospodarczym, że jednak to będzie wszystko na stronę na to, żeby ten przedsiębiorca więcej pracował, lepiej pracował, więcej zatrudniał i tak tak dalej. To w związku z tym ewentualne złe obliczenia yy, związane właśnie z wprowadzaną zmianą nie będą miały znaczenia, bo tak czy siak i tak będziemy musieli przez kilka miesięcy żyć na kredyt i za dodruk, czyli za inflację. Yy, więc yy, wprowadzenie teraz tych zmian nie jest ryzykowne z punktu widzenia ani politycznego, ani nawet mocno spe specjalnie gospodarczego, yy, ani z punktu widzenia społecznego. Więc to jest właśnie ten moment co nie byłoby prawdopodobnie możliwe, albo byłoby znacznie trudniejsze do przeprowadzenia w czasie stabilności gospodarczej i w czasie, gdy każdy spodziewał się bardziej, że to bezpieczeństwo i ta stabilność gospodarcza czy systemu podatkowego, chociaż ten system podatkowy nigdy nie był stabilny, bo co chwilę są zmiany, no ale to już jakby pomijam ten fakt, jakby w tej chwili dużo łatwiej będzie to wprowadzić i to będzie dużo bardziej... Zrozumiałe dla społeczeństwa, albo nawet społeczeństwo po prostu się tym tak mocno nie przejmie. Dlatego to jest dobry moment i trzeba go wykorzystać. Także, jak mówię, deregulacja zawodów, likwidacja najbardziej szkodliwych podatków, ujednolicenie stawki VAT. Teraz, ostatnio słuchałem, chyba to było wczorajsze wystąpienie w Senacie naszego premiera, który mówił, że w niektórych sektorach. Gospodarki oczywiście państwo musi zareagować budżetowo, czyli z podatków, czyli ze skarbu państwa musi sfinansować pewne programy zaradcze, związane oczywiście z pandemią. A w niektórych przypadkach radzi sobie poprzez na przykład właśnie ten dodruk, repo, yy, czy innego rodzaju, rodzaju mechanizmy finansowe, yy, które są na przykład przeprowadzane przez Narodowy Bank Polski. I teraz z drugiej strony, i tym właśnie jakby też premier uzasadniał to, że nie będzie zwolnienia. Nie będzie umorzenia składek ZUSowskich y, dla społeczeństwa w, na czas lockdownu, ponieważ jednak nie możemy z, z, zbyt dużo drukować, i jednocześnie nie, mamy ograniczone środki w budżecie. I nie stać nas na to, ponieważ tak jak powiedział premier 25 miliardów dolarów kosztuje, złotych, dosztu, kosztuje jeden miesiąc umorzenia y, składek ZUSowskich, czyli 3 miesiące 75 miliardów, łatwo policzyć, tak? No to w mojej ocenie zamiast skupować obligacje państwowe z rynku wtórnego, co tak naprawdę dzieje się poprzez skupywanie obligacji od zagranicznych instytucji czy banków i finansowanie tych, wspomaganie tych instytucji finansowych, co w zamyśle ma pozwolić im na dalsze kredytowanie i udzielanie kredytów dla społeczeństwa. Ale przecież oni nam nic nie dają. Oni dostają pieniądze za obligacje, które wcześniej wykupili, czyli w tej chwili są wspomagani jako finansowo też na, na ten moment. Państwo spłaca, wykupuje te obligacje, więc spłaci całość. Więc te instytucje finansowe otrzymują w tej chwili dużą ilość gotówki, ale oni nie, nie przekazują tej gotówki dla społeczeństwa za darmo, tylko udzielają kredytów. Więc tak naprawdę to, to skupywanie obligacji to jest w tej chwili finansowanie. Oczywiście te obligacje trzeba było kiedyś wykupić, ale akurat w, w tym czasie to jest wspieranie tych właśnie instytucji finansowych i dawanie im teraz gotówki. Więc w mojej ocenie może ograniczyć to skupywanie tych obligacji, i nie lepiej, żeby na przykład ZUS emitował własnego rodzaju papiery wartościowe, ZUS-owskie obligacje, i żeby nasz NBP skupował to zus obligacje po to, by ZUS miał pieniądze. By przetrwać 3 miesiące bez składek płaconych przez społeczeństwo. Wówczas to społeczeństwo bezpośrednio dostawałoby środki z dodrukowanych pieniędzy. A przypomnijmy sobie, że, że jednak dodruk pieniądza, czy nawet to skupywanie tych obligacji z rynku wtórnego od instytucji finansowych przez NBP zwiększa inflację, a inflacja uderza w portfel każdego obywatela. Więc my dajemy finanse w tej chwili instytucjom finansowym, ale Sami z siebie jako obywatele dostajemy co najwyżej kredyty, o ile w ogóle. Co to za biznes jest? To już lepiej, żeby NBP produkował te pieniądze, lu robił luzowanie ilościowe, wspomagał ZUS, wykupywał od ZUS-u obligacje e i żeby ZUS zwolnił nas z tych składek. A pamiętajmy, że składki zUS-owskie, to powtórzę tak samo jak w przypadku podatków, płacą nie tylko pracodawcy, ale też pracownicy. Więc zwolnienie nas wszystkich ze składek ZUS-u. Bardzo mocno wspomogłoby nas w tej sytuacji jaka w tej chwili zaistniała, bowiem należy sobie wyjaśnić jedną rzecz. Jeśli ja prowadzę działalność gospodarczą i państwo daje mi 3 miesiące przedłużenia na składki ZUS-u, ale w czwartym miesiącu będę musiał zapłacić trzy zaległe składki plus czwartą bieżącą, czyli ja przez 3 miesiące nie będę zarabiał, nie będę utrzymywał dochodu, a za po trzech miesiącach będę musiał zapłacić składki ZUS-u za cztery miesiące. To co to za biznes dla mnie? To ja po prostu wpakuję się tylko w długi względem państwa. To jest, to tak naprawdę jest yy, żadna. Motywacja do tego, żeby utrzymać zatrudnienie i utrzymać biznes. to Ja jako przedsiębiorca wolę zawiesić działalność, zwolnić pracowników lub w ogóle zamknąć działalność i zwolnić pracowników i nie zadłużać się względem państwa, tylko przeczekać te 3, 4, 5 czy ile trzeba miesięcy i gdy gospodarka staje na nogi, to spróbuję biznes postawić od zera na nowo i zatrudnić nowych pracowników bez robienia sobie długów. Więc to przedłużanie 3-miesięczne składek jest tak naprawdę bezużyteczne. Jeśli chcemy utrzymać, a chcemy utrzymać zatrudnienie, chcemy utrzymać um, przedsiębiorców, bowiem jeśli przedsiębiorca przetrwa ten trudny okres z zatrudnieniem, jakie posiadał, to gdy gospodarka wróci do normy, on będzie mógł natychmiast tymi pracownikami, których nie zwolnił, wrócić do mocy przerobowych, które miał wcześniej. A jeśli on będzie musiał zaczynać od zera, to będzie musiał znowu zaczynać tak. Najpierw sam wypracuje jakiś zysk, później zatrudni jednego pracownika, później drugiego, później trzeciego, będzie się odbudowywał latami. Więc zależy nam na tym, żeby ta gospodarka ruszyła mniej więcej od tego poziomu, na którym została zawieszona. Więc trzeba dać możliwość niezadłużania się, nie się przedsiębiorcom, no bo oni będą musieli zapłacić te zyski za siebie, za pracowników. To kto będzie chciał się zadłużać przez 3 miesiące, żeby po 4 miesiącach to spłacać? To jest. Moim zdaniem to jest ta, ta, ta emisja jakichś papierów wartościowych przez ZUS, żeby to skupywać przez NBP. W moim, mojej ocenie to jest pomysł wart rozważenia, przedyskutowania i przemyślenia. Być może, ja się nie, nie jestem ekonomistą, nie znam się na gospodarce, być może to nie jest dobry pomysł. Nie wiem, jeśli ktoś się na tym zna. Nie przeczytam komentarze, jestem ich bardzo ciekawy. Natomiast taki mam pomysł na to, jak to wszystko, jak to wszystko utrzymać na poziomie względnie wysokim, by jak najszybciej wystartować później po zdjęciu lockdownu, i żeby ta gospodarka jednak ruszyła z kopyta. To są takie kwestie gospodarcze, podatkowe, systemowe, jakie powinniśmy dzisiaj właśnie teraz robić z myślą o przyszłości, z myślą o przyszłych trudnościach. Natomiast takie kwestie jak na przykład okazja dla sektora publicznego w kwestii zatrudnienia, ponieważ o ile jestem przeciwnikiem zatrudniania coraz większej ilości urzędników, pracowników administracji, to wszystko powinno być moim zdaniem minimalne. Państwo powinno mieć tak prosty system podatkowy, tak prosty system egzekucji tych podatków i tak proste procedury w różnego rodzaju typu sprawach. Że tej administracji powinno być jak najmniej. Natomiast problem pojawia się, i to było słychać już od jakiegoś czasu, że nie tylko nasza armia, ale również inne problem był z kadrami dla wojska. I o ile w systemie, w, w sprawnym systemie gospodarczym, który, który się tutaj buja, gdzie jest prosperity, gdzie jest stabilność, gdzie jest bezpieczeństwo, to Pracodawca publiczny jest mało atrakcyjny dla pracownika, w związku z tym nikt nie chciał wybierać na przykład służby w wojsku. Wolał, ludzie woleli wybierać przedsiębiorców prywatnych, czyli pracodawców prywatnych, ponieważ ci oferowali wyższe stawki, wyższe wynagrodzenia, zwłaszcza w sytuacji, gdy sytuacja na rynku była taka, że to był rynek tak naprawdę pracownika, ponieważ brakowało Wykwalifikowanych pracowników w konkretnych branżach, w związku z czym ceny, jakby ceny ich usług, czyli wynagrodzenia generalnie rosły, bezrobocie było bardzo niskie, w związku z czym e, trudno było pozyskać, e, jeśli chodzi o sektor publiczny, dobrego, wykwalifikowanego pracownika. Teraz sytuacja zaczyna się zmieniać, ponieważ są zwolnienia, r, 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 będzie większe bezrobocie. Nawet wykwalifikowane osoby mogą stracić pracę i to jest ten moment, w którym bezpieczeństwo zatrudnienia, bezpieczeństwo wypłaty, stabilność, stabilność, która jest nie, w tej chwili będzie bardzo doceniana, a którą gwarantuje właśnie pracodawca publiczny, będzie w cenie. W związku z czym to jest moment, w którym powinniśmy zrobić szeroko zakrojoną rekrutację do wojska. Ponieważ będzie więcej osób chętnych pójść właśnie do wojska, a my mamy braki, z tego co zrozumiałem, kadrowe, jeśli chodzi o armię. Więc to jest właśnie ten moment. Jednocześnie jest jeszcze temat, który w normalnych warunkach byłby prawdopodobnie samobójstwem politycznym albo nie do przeprowadzenia, jeśli chodzi o wprowadzenie takiego obowiązku dla obywateli. Natomiast w tej chwili uważam, że może być dobra okazja do tego, by wprowadzić na powrót powszechną służbę wojskową, czyli wprowadzić szkolenia, obowiązkowe szkolenia wojskowe dla roczników kończących naukę. Ja nie mówię, żeby teraz wszystkich, którzy nie mieli przeszkolenia, nagle wziąć na szkolenie wojskowe, bo to nie ma sensu. Nie, wydo... nie dalibyśmy rady, e, nawet jeśli chodzi o infrastrukturę, ilość e, i, ilość osób, które mogłyby szkolić itd., itd., ale. Szkolenie poszczególnych roczników zniżów demograficznych leży w naszych możliwościach, jeśli chodzi o szkolenie wojskowe. I powinniśmy, fakt faktem mamy ten wod. Natomiast to było dobre rozwiązanie pośrednie, to znaczy w sytuacji, gdy nikt nie myślał o wojsku, gdy wszyscy myśleli, że bezpieczeństwo jest nam zagwarantowane odgórnie i ono nie jest narażone, nikt nie widział potrzeby szkolenia się wojskowego, to wówczas rzeczywiście koncept Ochotniczego wojska, ochotniczych żołnierzy, którzy mogliby stanowić głębię kadrową dla żołnierzy zawodowych, dla wojska zawodowego, gdzie przy ewentualnym konflikcie wojsko zawodowe mogłoby uzupełniać straty poprzez pozyskiwanie ludzi z wotu, to była, to była dobra myśl. Był dobry środek pośredni, tak. Natomiast w tym to i tak jest za mało, by te straty móc uzupełniać w, w, w razie y, jakiegoś konfliktu zbrojnego, ponieważ w tej chwili systemy zbrojenia są takie, że każdy dzień konfliktu może przynieść bardzo wysokie straty i je trzeba skądś uzupełniać. I teraz y, żołnierz żywot nie jest, to jest kilkadziesiąt tysięcy w, i to w planach. Natomiast mamy w tej chwili ludzi, którzy są z rezerw wzywani, oni mają po 50 parę 60 lat. Mojego ojca wezwali na szkolenie, przeszkolenie, natomiast ja, będąc 30 parolatkiem no, nie miałem pistoletu w dłoni nigdy i nie jestem wzywany, bo nigdy nie miałem przeszkolenia wojskowego. Więc takie mamy rezerwy, nie, czyli nie mamy w ogóle rezerw na, na wypadek strat. Więc dużo lepiej jest wprowadzenie powszechnej służby wojskowej właśnie w tej chwili, szkolenie następnych roczników. Dzięki czemu zbudowanie chociaż podstawowo wyszkolonych, wyszkolonej kadry wojskowej, bo znacznie łatwiej jest się później konfliktu przeszkolić już coś wiedzącego, już osobę, która przeszła podstawowe szkolenie, doszkolić ją do poziomu specjalisty szybko na potrzeby działań wojskowych, niż pobierać, pobierać rekruta. Z osób, które zupełnie nie miały do czynienia z wojskiem, z, z, z procedurami, z bronią, z przeszkoleniem, no to oczywiście, że to nie miałoby w ogóle nawet sensu. Dlatego, w mojej ocenie, tak szkalowana dotychczas powszechna służba wojskowa, w kontekście nadchodzących trudnych czasów i w kontekście bardzo małej głębi kadrowej naszego wojska, uważam, że to jest potrzeba i konieczność konieczność i Oczywiście wot można utrzymać, ponieważ no to już zostało przeprowadzone, już tam coś zostało zrobione. Yy, można później, ewentualnie z tego wotu, yy, można go później przekształcić. Natomiast ta powszechna służba wojskowa wydaje mi się, że jest konieczna. Po prostu jest konieczna. Jednocześnie, yy, już odchodząc od kwestii wojskowych, czasy kryzysu. To są czasy przecen, wyprzedaży, okazji. Nie ma chyba w Polsce większego worka gotówki niż ten, którym dysponuje NBP. Jak sam powiedział prezes NBP niedawno, że, że gotówki mamy nieograniczoną ilość, bo oczywiście możemy sobie dodrukować. Oczywiście skarb państwa również jest tutaj największym graczem. W związku z tym należy w tej chwili, gdy zaczną się robić przeceny. Kontynuować odzyskiwanie sektora bankowego i innych strategicznych sektorów, strategicznych dla bezpieczeństwa kraju, sektorów gospodarczych. To jest właśnie ten czas, by wziąć worek z kasą i iść na wyprzedażę, na zakupy. Mówię tu oczywiście o sektorze strategicznym, jakiś energetyczny, bankowy. Warto też pomyśleć, nie wiem, jak to zrobić, żeby to było technicznie, ale wydaje mi się, że no specjaliści powinni sobie z tym poradzić, ale warto pomyśleć o tym, by wesprzeć, podkreślam, komercyjnych nadawców i redakcji informacyjnych, po to, by nie stracić zupełnie naszego rynku medialnego, który w zasadzie i tak jest przejęty przez podmioty z zagranicy, więc de facto naszym społeczeństwem kieruje narracja, kieruje narracja dyktowana z zewnątrz więc nie możemy sobie pozwolić na to, by nasze polskie komercyjne czy nadawcy, czy redakcje prasowe oddały jeszcze więcej pola na rynku medialnym w Polsce. Mało tego, one właśnie teraz powinny nawet być wsparte, by zwiększać swój udział w rynku medialnym polskim. Może trzeba do tego jakieś kredyty, może trzeba to w jakiś sposób zrobić, tylko też logiczny, żeby, żeby tutaj nie promować. Sprawa jest prosta. Jeśli rząd zrobi jakiekolwiek działanie w celu nacjonalizacji jakichś mediów, jakiejś firmy informacyjnej, redakcji lub będzie podejrzenie, że wesprze podmiot, prywatny podmiot, ale podmiot powiązany politycznie z obecną władzą, który zacznie przejmować Komercyjne, komercyjne media, inne, to rząd straci zaufanie, a jednocześnie w mojej ocenie będzie to bardzo groźne dla społeczeństwa, dla naszej, demok dla demokracji, dla naszego kraju, dla obywateli. Trzeba to zrobić tak, by nawet te niesprzyjające rządowi, ale prywatne polskie media wzmocniły się w czasie tego kryzysu. Jak to technicznie zrobić, nie zastanawiałem się nad tym, ale trzeba to zrobić, bo to jest dobra okazja. Wszyscy wokół mówią tylko o koronawirusie, wszyscy wokół są pochłonięci tylko tym tematem, więc to jest dobry moment, by przeprowadzić niezwykle istotne dla Polski strategiczne reformy i działania, które pozwolą nam uniezależnić się od zagranicy, czy to pod względem właśnie medialnym, czy gospodarczym, czy politycznym, a nawet wojskowym. Kwestii armii tak samo, to trzeba też w tej chwili, jakby uczulam, że obecna sytuacja pokazała nam, że z dnia na dzień może nam się e, bezpieczeństwo zawalić. W związku z tym, tak jak mówiłem, aktywa, które posiadamy dziś, są najważniejsze. A to z kolei sugeruje, że nie powinniśmy inwestować w projekty, które będą wykonalne za 10, 20, 30 lat, tylko powinniśmy myśleć, o tym, jak wzmocnić armię naszą sprzętową w ciągu najbliższych kilku, najwyżej kilku lat. Czyli, w mojej ocenie, na przykład, inwestowanie w budowanie polskiego czołgu nowej generacji, nawet przy współpracy z kimś, nawet z Włochami, na przykład, którzy, w mojej ocenie, najgorszy partner, jeśli chodzi o podejmowanie jakichkolwiek inicjatyw z uwagi na z uwagi na no, sytuację we Włoszech, ale nie mówię o tej związanej z koronawirusem, tylko tam po prostu się wszystko wali. Już to, pisaliśmy to w analizie chyba sprzed półtora czy dwóch lat, że po prostu Włochy to jedna wielka masakra będzie. I jeśli my z nimi będziemy cokolwiek robić, to my tych projektów nie dokończymy po prostu. Yy, I angażowanie się w projekty przyszłościowe nie ma sensu, ponieważ nie możemy czekać na przykład, aż Niemcy z Francuzami zbudują euroczołg. No, no, nie wiadomo kiedy to, kiedy to zrobią, nie wiadomo kiedy powstaną plany, nie wiadomo kiedy to opracują, a jeszcze to wyprodukowanie, a jeszcze wprowadzenie, wdrożenie do armii, to potrwa 20, 15, 20 lat. Nie mam na to czasu. Trzeba brać z półki to, co jest i starać się polonizować już dostępne rozwiązania i sprawić, byśmy produkowali jak największą część uzbrojenia u siebie, oczywiście, kupując licencję. Czy, czy też jakby wykupując, wykupując know-how, technologię od podmiotów zewnętrznych. I trzeba robić to jak najszybciej i myśleć o tym, żeby na przykład za 5-7 lat, żeby Polska miała już 200 czołgów dostępnych nowych. Bo tak jak mówiłem, aktywa są, będą najważniejsze w sytuacji kryzysowej. I Możemy stanąć w najbliższym czasie przed wyzwaniem, by działać czy bronić się na naszych przedpolach, czy to u Bałtów, czy na Ukrainie, czy może nawet trzeba będzie pomóc Łukaszence. I trzeba mieć do tego środki i siły, infrastrukturę, aktywa, produkcję. To wszystko trzeba zabezpieczyć już dzisiaj. I obecna sytuacja pokazuje, że trzeba się po prostu zabezpieczać na najgorsze czasy, które mogą przyjść z dnia na dzień bo nie wiadomo, co się może wydarzyć. Nic nie jest w tej chwili tak stabilne, jakby się wydawało jeszcze kilka miesięcy temu. Mam nadzieję, że Wam się nagranie podobało, że, da, że kilka kwestii, porus które poruszyłem, dadzą do myślenia. Jestem ciekaw Waszych komentarzy dotyczących tych rozwiązań, które zaproponowałem. I jeśli uważasz, że nagranie było e, wartościowe, warte wysłuchania, że dobrze, żeby było, żeby inni się z nim zapoznali, Subskrybuj, udostępniaj, lajkuj. To wszystko pozwala mi i motywuje mnie do nagrywania kolejnych, kolejnych materiałów. Jestem amatorem, robię to pro publico bono, Sam się tym wszystkim interesuję i, i mam potrzebę, żeby dzielić się z tymi pomysłami, czy to, tymi informacjami, które sam nabywam. I, I mam nadzieję, że to się podoba. Jeśli tak, to proszę o takie. Te, tego, tego rodzaju formy wspierania. Pozdrawiam i do usłyszenia.